mogli piłkarze z Kalisza niedokrotnie wykorzystać błędy Suwalczan w obronie, no ale tego nie zrobili. Suwalczanie również liczyli ewentualnie tylko na jakieś dalekie piłki w kierunku Denisa Gojki czy Kamila Lampy. Teraz uwaga, bo Suwalczanie dobrze na prawej stronie. Gojko, Gojko wpada w pole karne. Denis Gojko też na bramkę! Piękny strzał, no i mamy 1-0 w Suwałkach. Denis Gojko w 50 minucie. No i koniec rzędem temu, kto by powiedział, że w drugiej odsłonie, na początku drugiej odsłony tego spotkania Suwalczanie obejmą prowadzenie. Denis Gojko w 50 minucie meczu na 1-0. Ale Suwalczanie oczywiście będą starali się strzelić drugą bramkę po kontrataku. Teraz piłkarze w kierunku Gojki. Gojko był chyba tutaj na spalonym, sędzia pokazuje, że jednak nie. Gojko, Gojko! I mamy 2-0, proszę Państwa. 2-0, piłkarze suwalski Wigier prowadzą z KKS-em Kalisz. No coś nieprawdopodobnego, ale tak jak wspominałem, jeżeli drużyna KKS-u Kalisz nie wykorzysta swoich sytuacji, no to na pewno będzie musiało uważać na kontrataki piłkarzy suwalski Wigier. No i po raz kolejny taki kontratak dał efekt w 80 minucie spotkania. Denis Gojko na 2-0. No i tutaj ciężko, ciężko naprawdę będzie piłkarzom z Kalisza pospierać się po tej drugiej bramce.